Kochani, to ja, Pushing Girl. Dzisiaj kolejny pushinowy vlog. My właśnie jedziemy gdzieś, nie powiem wam gdzie, może za chwilkę. I szybko wam pokażę, co mam na sobie. Co jest ubrana, Pushinger? Już wam mówię. Nauszniki z Frozen z Disney, komin z Penny'ego, kurtka, którą bardzo lubię, z Nextan, leginsy czarne, moje ulubione, kupione były w Zarze, i buty czarne lakierowane z Miss Cake Ginger. I tyle. Ja mam małą torebkę, Pushing Girl również ma małą torebkę, a aparat mamy plus tripoda. I gdzie go teraz schowamy? Do kieszeni wujka. No właśnie, też na to liczę. Zobaczymy, czy ma głębokie kieszenie, jak przyjdzie. Bo wujek Dominik, o widzicie, oddaje samochód do mycia, bo brudny, 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 i to bardzo. Ale nie wiem, czy... Chodź tu, żeby nie zjechało. Chodź tu, żeby nic nie jechało. Oddaję czy nie oddaję? Nie, oddaję. Wujek to porządny chłopak. Wysiadły we dwie. Nie pomyślały o parasolce, a wujek parasolkę zabrał. Chyba płaci panu. A gdzie ona się schowała? Gdzie ona się schowała? Gdzie ona się schowała? No to pa! 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 Idę coś zjeść, a ty tu zostań. Ciebie zje Andy. Uważaj, bo tam auta jeżdżą. Bye, bye. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, idzie i wujek. Ojej. Jesteśmy już w centrum i teraz idziemy na Grafton Street. Chodź, Elza. Weronika kupiła sobie te nauszniki w tamtym roku, ale jakoś tak nie było okazji, żeby je założyła. I wiecie, co ja dzisiaj wyjmuję? A ona mi tak kręci nosem, że ona chce czapkę. A ja mówię, piękne nauszniki, jest ciepło, bo jest 13 stopni. To prawda, pada, wieje, bo przechodzi Storm Brian, ale... No właśnie, mój nauczyciel atakuje całą wiekę. Tak, nauczyciel atakuje. Wczoraj skończył lekcję, zamiast w weekend odpoczywać przed poniedziałkiem, to on atakuje wiatrem i deszczem. Ale miejmy nadzieję, że nas ten deszcz nie dopadnie. Jakoś tak migniemy między opadami deszczu, a wiać może, to mi nie przeszkadza. I... byleby nie padała. Widzicie? Minuta później. I mamy parasol. Bo zaczęło padać. Ale mimo pogody, to dużo ludzi w centrum. Ja też mam się spotkać z koleżanką, dlatego przyjechałam. Zobaczcie, święte drzwi Irlandii. A co z Halloween? Już mam dość tego shoppingu. Dobra, bo jak się rozwali, pojedzie po tej skale. Gdzie jesteśmy? Na Łódź. A czy jest to ulubiona restauracja? Cieciaki i wujka. Tak, bardzo lubimy Nandosa. I wybraliśmy już jedzenie. I Dominik będzie domagał pizzę, będzie domagał burgery, sałatkę. Zaraz przyniesiemy sosy. Dobre. Weronika strasznie ubolewa, bo się jej miętowy puszek zmoczył. Oh.
każdy zajęty, ale ja wam szybko postaram się pokazać szybki sneak peek, co zamówiliśmy. Pita, ale zupełnie inne wydanie niż jak jedliśmy w Sort. Frytki, tutaj mamy sałatkę. Pushing Girl ma burgera z kurczakiem i z ulubionym sosem. I operator również ma podwójnego burgera, tak? Tak. Z frytkami. I sałatka pyszna, z fetą. To jest pomnik Molly Maloon i ona w ile jest sprzedawana? Sprzedaj mnie! Muszle chyba jeszcze. Cockles and mussels. Sprzedaj mnie! Weź koszyczek do domu. Weź koszyczek. Przyda się na zakupy. Nie. Wracamy już do domu. Hola, hola, hola. Nie. Jedziemy teraz do Semica. Hola, hola. Nie. Do polskich hur... Tak. Tesco! Czego? Chcesz zrobić wyścig? Nie. Mam siatki i nie dam rady. I teraz jedziemy do... Smitha! Po co? Jinx! Jinx! Po co? Po to, żeby kupić śnieg, żeby zrobić cloud slime. Prawie zapomnieliśmy kupić Lili, że wyrzekł. Właśnie jedziemy do Maxi Zoo. Ale w domu pokażę wam kuwetę Lili, jest bardzo fajna. Dwie minuty temu zamknęli Maxi Zoo. Wstąpiłam jeszcze do Tesco kupić płyn do soczewek. I pytacie się mnie, jaki ja używam? Ja używam Lens Plus. Znacie kota Simona? Ja i ciocia Aga go uwielbiamy. Tak samo jak Pushina, a jak chcecie poznać... A znacie Lili? Tak, ona też zainteresowana. A jak chcecie poznać kota Simona, to wpiszcie sobie Simon's Cat na Facebooku i wyskoczy wam profil. Bardzo fajne kreskówki, ja je uwielbiam, zawsze pokazuję Weronice, bo Weronika nie ma Facebooka. Też często pytacie, czy ma Facebooka? Nie, Weronika nie ma Facebooka. Ja i tak muszę jej dużo pomagać, więc Facebook jak na razie odpada. W każdym razie, zobaczcie tutaj. To jest kuweta, którą zamówiłam końcówką chyba września, już nie pamiętam, wiem, że ją pokazywałam na swoim vlogu. Tu jest kot, Simon, który korzysta z kuwety. Oczywiście siedzi w kuwecie, czyta prasę. Ja się śmiałam, że teraz muszę Lili gazetki z Tesco przynosić. Tutaj na klapie, bo po raz pierwszy Lili miała założoną klapę właśnie przy tej kuwecie, bo wcześniej jak miała kuwetę, to nie miała klapy. Tu też jest i słuchajcie, jak to świeżo wygląda, jak ona jest w kuwecie. Oczka jej się świecą i zaczyna zakopywać, tak drapie po tej klapie od drugiej strony. Ta klapa tak buja, ale dobra. Także tu jest przód kuwety, a tu jest bok i tu jest kolejny. Nie będę wnikać, która potrzeba z której strony, ale tu też proszę, aż wybołuszył kot oczy. Świetna jest ta kuweta. Jakby ktoś pytał, bo wiem, że macie koty, kuwetę zamówiliśmy na Zooplus. I właśnie są różne rzeczy, nasza Lili też ma miseczkę. Właśnie z tym kotem są drapaki, no przeróżne gadżety dla kotów, ale naprawdę kuweta jest super. Lili jest fanką Simona. Tak, nie ma wyjścia, musi wszystkie koty lubić. I też właśnie ostatnio jak nasza kuweta, ta wcześniejsza się zepsuła, z mojej winy przyznaję się, to wpadłam na pomysł właśnie szukając nowej, że zamówię właśnie tą, bo ta mi się podoba. No i właśnie ten oto sposobem trafiła nowa kuweta do nas. No i też to jest tak troszeczkę zabawka dla Lili. Tak, wiesz co, ona w szczególności jak wychodzi z kuwetek, już się załatwi i chce wyjść, to tutaj tak łapkami uderzy, to no się właśnie, tak dygra. Ale mam pokaż, daj mi aparat. Patrzcie, patrzcie tam. Lili, a tam ma stać twoja kuweta, a nie kot ma leżeć. Co ty tam robisz? Co ty tu robisz? Czeka na piszciochy. Ona strasznie lubi, jak się ją gila pod pyszczkiem.
O, dostałaś buziaka! To z miłości! Coś dla Werki, bo ostatnio po urodzinach niestety pustka w butelce w różowym perwolu. Weronika! Chodź tutaj! Chcesz robić glutka, tak? Tak. A perwol masz? Nie. I jak zrobisz glutka? Znaczy, że mój glutek będzie niebieski? Nie wiem. Ale dalej, jej, bo to jest perwol! Dzięki! Ciocia Aga mnie zawołała i kazała włączyć kamerę. Co się ciocia Aga stało? Chcę, żebyś testowała coś. Może po butelce już poznajesz. No. Orężadę. Orężadę. To jest mój smak dzieciństwa. Pialenka czerwona. To już wujek upił, ja upiła, ale zostawiliśmy jeszcze dla ciebie, żebyś spróbowała. Super, okej. Okay. To jest mój smak dzieciństwa. Ja, tak jak ty na komunii miałaś różne napoje, tak ja miałam właśnie Helenkę. Okej, okay, możesz potrzymać? Mogę. Okej. Okay. Okay. 3, 2. A nie, ucięłam cię. 3, 2, 1, testujemy. Pa, pa. Dobre, smakuje ci? Tak, moja orężada. Gazowana, słodka. Ach, jak się gazuje w butelce? Jeszcze jest żółta. Następny raz kupimy żółtą. Slącza. Ja z pięścią. Ja właśnie odpowiadam na wasze komentarze i cały czas się pytacie, Weronika, kiedy otworzysz następnego Pushing Boxa? Mam dla was dobrą informację. Dzisiaj został Pushing Box wysłany. Jej! A że to jest wysyłka ekspresowa, Pushing Box będzie tutaj w przyszłym tygodniu. Jej! Obstawiamy, co myślicie z Pushing Boxie? Ja myślę, że będą rękawiczki. Ja nie wiem. Może figurka? Taka jesienna? Tak. Na przykład... Pushin leżący w liściach. O, no tak. I ma taki liść na brzuszku. O, ale by to słodko wyglądało. Bo w ostatnim Pushin Boxie była figurka. Obserwujcie mnie na Insta, Snapie i Musical.ly. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Pushinger. I zobaczymy się w następnym filmie. Dobranoc.